W imieniu organizatorów oraz zgromadzonych tu gości serdecznie witam grupę teatralną z gimnazjum oraz nauczycieli, którzy przygotowali dzisiejsze przedstawienie. Niezwykle miłym jest fakt, że młodzież z gmin Stare Pole, Miłoraz i Malbork chce kultywować tradycje bożonarodzinowych przedstawień. A tradycja ta sięga już średniowiecza, bowiem pierwsza jasełka urządził święty Franciszek z Asyżu w 1223 roku. Zwyczaj barwnego opowiadania historii narodzin Jezusa już w XVIII wieku przynieśli na ziemię polskie mnisi. Nasz przegląd ma historię nieco krótszą, bo dziesięcioletnią, jednak chyba wszyscy jesteśmy dumni i wzruszeni faktem, że przez całą dekadę wspólnym wysiłkiem sąsiadujących gmin spotykamy się w przedświątecznym czasie, kultywując wielowiekową tradycję i podziwiając dorobek artystyczny naszych podopiecznych. Chciałabym udzielić głosu panu Sumowskiemu, który był dyrektorem naszego gimnazjum, wtedy jeszcze, a nie zespołu, i był jednym z osób, które pomagały nam urządzić ten przegląd. Zapraszam pana. Autorów tego festiwalu jest trochę więcej. Proszę panie, że chodź do mnie. Jest Henium, tak jak Henium na kości. Henium. Chciałbym zapytać was, czy wiecie, kiedy jest Boże Narodzenie? Kto wie? To jak nie wiecie, to wstańcie wszyscy, złapcie się wszyscy za rąk. Ten numer zamkniemy ten temat. Mocno się trzymamy, mocno, bardzo mocno. Popatrzymy na swojego, kolegę, koleżankę, na mamę, na tatę. Popatrzcie, uśmiechnijcie się. Bo matka Teresa z Kalkuty mówiła, że Boże Narodzenie jest wtedy, kiedy uściśniesz dłoń swojego brata i uśmiechnie się do niego. Wtedy jest Boże Narodzenie. Cicha noc, święta noc, o jeszcze ludzią szedł, a tuż łuka Matka Święta, sługa sama uśmiechnie. I na zbliżające się Boże Narodzenie chciałbym życzyć wszystkim dzieciakom, moim koleżankom i kolegom nauczycielom, rodzicom, organom prowadzącym, czyli wójtom gmin, które od 10 lat współpracują ze sobą, wszystkiego najlepszego, co może właśnie ofiarować wasz uśmiech, wasza radość. Niech one też będą takim symboliczną treścią słowa dziękuję za wszystko, co robicie. Organy prowadzące robicie dla swoich dzieci, swoich gminy. Wszystkiego dobrego i niech Pan Jezus w Betlejem przyniesie wam jak najwięcej radości i szczęścia na nowy rok. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Trzy przedstawienia. Jako pierwsze wystąpi grupa zespołu szkół w gminie Malbork, następnie gimnazjaliści zespołu szkół i przedszkola w Miłoradzu i
przegląd zakończy grupa z zespołu szkół w Starym Polu. Po zakończonych prezentacjach wójtowie gmin wręczą nagrody dla grup, a w przygotowanych dla zespołów klasach, garderobach czeka na uczestników poczęstunek. Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy po zakończonych występach udać się do garderoby, złożyć rekwizyty i szybciutko wrócić na salę, aby obejrzeć przedstawienia innych zespołów. Zanim zespół szkół gminy Malbork będzie się przygotowywać, nasi uczniowie przygotowali również piękne kolędy, które mam nadzieję, że nam umilą czas oczekiwania. Powitajcie prawami, się denerwują. Się nie zmienia. Będzie więc Herod i aniołowie, diabły, pasterze i trzej królowie. Lecz byście się tu nie zanudzili, żeśmy realia uwspółcześnili. Co z tego wyszło? Wnet zobaczycie. Ufam, że końca tu dosiedzicie. No, czas zaczynać, a w pierwszym akcie światy dwa staną tutaj w kontakcie. Anioły widzieć będziemy z diabłami. Jak to się stało? Zobaczcie sami. Michał! Rafał! Szybciej, żebracia!
moc pracy czeka. Przecież Bóg dzisiaj już postać człowieka ma się wcielić. Roboty masa! Czego tak wrzeszczysz? Jest już, Rafał. Czego tak wrzeszczę? Bo się Gus drzecie! Trzeba jeszcze tyle zrobić na świecie! Krzelić szopkę, wyczyścić bydło, wzięli się mopy, szczotki i mydło? Halo! A co ty tutaj robisz, mój drogi? My się spieszymy nie was pod nogi. Ale ja właśnie chciałbym wam pomóc. Nie chcę tak siedzieć bezczynnie w domu. No i do pracy chciałbym się zgłosić. Bo tak tu siedzieć, mam tego dosyć! Zmykaj, zmykaj co od mały, nie przeszkadzaj nam. Ej, młody, nie rób ty miny takiej. Chyba nie płaczesz. No bądź chłopakiem. A może weźmy ze sobą małego? Sprytny jest. Szopcy zda się do czego. Tak, tak, proszę, weźcie. Ja wam pomogę. Co trzeba, zrobię. Ależ przecież w drodze nie zdążysz mał za nami lecieć. Ja będę szybko machał skrzydłami. Przecież przed sobą was będę widział. Ja na WF-ie wyprzedzam migę. No dobra, już dobra, ale uważaj. Drogi kawał, lecieć będziemy strefą niczyją. Tam można diabli spotkać. Tam biją. Tam już nie jesteś gołą, Michale. Tam tam diabłów nie widać wcale. Już dobra. A teraz drogę, bo późno strasznie. Trzymaj się, młody. W nocy nie zaśni. 3, 2, 1, fire. Matko, jak poszli! Jak to zrobili? Ale nie skrzydeł se urządzili? Lecz ja ich złapię! Zaraz dogonię! Ale gdzie teraz? No pięknie, koniec! Hej! Zaczekajcie! Ja nie Kubica! Ale usłyszą. Pusta ulica. A gdzież ja jestem? O Matko Boska! Toż ja myślałem, że droga prosta. W prawo czy w lewo, w dół czy w górę, na ziemię skręcić tu czy za chmurą, trzeba chyba wracać. Coś chyba widzę, że się zgubiłem. Ech, ciut się wstydzę, ale którędy, która to droga? Ta, może tamta wiedzie do Boga? Co ja mam zrobić? Mój Boże drogi, nie wiem gdzie jestem, zmyliłem drogi, ale jest ktoś tu, hej, czekaj, możesz mi pomóc? Chyba zgubiłem drogę do domu. A kim ty jesteś i skąd się tu wziąłeś? Ja z nieba lecę i jestem aniołem, na ziemię trafić miałem, lecz teraz... Boję się strasznie i chcę do nieba! Aniołem mówisz, a to zagwozdka. Chcesz, bym ci pomógł do nieba się dostać? Czemu się śmiejesz? I o co tu chodzi? Kim ty jesteś? Coś mi grozi? Trzeba posłuchać tyłu, anioł! Mówili, żeby nie ruszać z domu. No nie płacz, nie płacz. Już ci pomogę. Zaraz ci szybko pokażę drogę. A kim ty jesteś? Nie chcesz wiedzieć. Ważne, że pomóc chcę ci w potrzebie. Ale nie jesteś ty diabłem chyba? Jestem, nie jestem. Nie ma co gdybać. Bo Michał mówił, żeby uważać, bo jak mnie złapią... Możesz nie gadać, jak nas usłyszą moi koledzy. Masz przerąbane, możesz mi wierzyć. Leć do tej chmury, potem na lewo i stamtąd prosto. Już będzie nie. Matko Najświętsza! Diabeł chyba! Chcesz mi pomóc? Mówiłem, spływaj, już, ani chwili. Nie chcę, by inni cię zobaczyli. Tak, już lecę! Bardzo, bardzo dziękuję! Może ja kiedyś cię uratuję! Poleciał w końcu, ale gaduła. Lecz z drugiej strony miła gębula. Więcej niech drogi złej tu nie szuka. O, w mordę jeża, diabeł woruta! Ja chyba śnię tu, na diabła rogi. Aniu zabłądził, pomylił drogi. Garści mieliśmy tego białasa. A tyś pokazał mu, gdzie jest niebo? Zapłacisz za to. Ale to było przek
jeszcze dziecko. Tłumaczyć będziesz się ty przed szefem. Znalazł się kurna drań z Caritasu. Cierpliwy byłem, ale do czasu. Zawsze ty jakiś odmieniec byłeś. Już jako dziecko zła nie lubiłeś, a teraz, gdy do gimnazjum chodzisz, tylko nauka jest ci wciąż w głowie. Zamiast normalnie pić i palić, chcesz tu uczyć się doskonale. Znam twoje stopnie i wiem też wiele. Jestem tam przecież nauczycielem, ale się weźmię za ciebie, kolego. Od dziś już zero tolerancji dla dobrego. O, jest Lucyfer, posłuchaj, szefie. Wieści ci niosę, pewnie chcesz wiedzieć, że mały, biały, durny aniołek w strefie nic się jej pomylił drogę. I w sumie wpadł już nam w diabelskie sidła. Mały był jeszcze bez szans się wyrwać. Wieś to wyśmienita. Taki prezencik to jak Chiquita. Niezwykły banan. Będzie zabawa. Dawaj go! Będzie go męczyć zaraz. Jak ja nie cierpię małych, głupich aniołów, każę mu skrzydła wyłupać. Lecz widzisz, szefie, ten młody diabeł zepsuł nam nieco naszą zabawę. Bo widzisz, on pokazał i jemu drogę. Anioł już w niebie. Coś ty powiedział? Puścił anioł? Taki trzymał pomstwę, bo wiesz, coś uczynił? Zdradziłeś piekło. No, ale to było wszak jeszcze dziecko. No właśnie. Dziecko mogli się zapać. Jakbyś dużego anioła zapał? Silniejsze są od nas, mówię szczerze. Więc ty się boisz ich, Lucyferze? Jeszcze raz mówię, to dziecko było. Jak ja ci zaraz przywalę? Będziesz mi tu prawił kazanie? Dać mu 100 batów, wciąż skrzydła rogi won na ziemię? Tak się każe zdradzieckie plemię. I dobrze, dosyć mam zła i piekła. Aćko, to bestia zaciekła. Więc 200 batów, nieśmiertelność też niechaj straci, to za nich czerność. A teraz precz mi z oczu i won do ludzi! A ty, Borodowy, mieszkarę zjebany. Chodź ze mną, zdrajco! Jesteś pod dobrymi skrzydłami! Każdy zmęczony, o spaniu marzy, lecz znając życie, coś się wydarzy. Ech, no siądźmy już, Maćku, w końcu po pracy. Jak dobrze mają wszyscy rodacy, co w biurach siedzą od 8 godzin, a potem lawa i witaj w domu. Ech, nie tak prosto bydła pilnować. Od wschodu po zmierzch trzeba harować. Tyle ze studiów nie chodzić trzeba. Taki pożytek jest z tego chleba. A co tam studia? W Brytanii kraju to i bez studiów jak zarabiają. Ale wyjeżdżać na świata koniec? Nie, ja wolę zostać tu w domu. Ano tak, Kubo. Już na tej ziemi my złożymy kości z ojcami swymi. A młodzi mówią, że my idioci. Umrzemy tu z głodu. Patrz, Josie. Ech, szkoda gadać. Takie to czasy. Lecz któż tu krusy za włosy? Nie wiem ja, Maćku. Ktoś jakby płacze? Czy coś się stało? Pójdę, zobaczę. Hej, jest ktoś tutaj? Niechaj zobaczę. O dobry Boże, ktoś tu? Co płaczesz? Co ci się stało?
Maćku kochany, no popatrz, popatrz, kogoż tu mamy. Na wielkie nieba, to jakiś młodzik. Co ci jest, chłopcze? O co tu chodzi? I czemu płaczesz? Chodź do ogniska, my ci się przyjrzymy z bliska. No ty nam powiesz, chłopcze mój drogi, co cię sprowadza w te nasze progi. I czemu płaczesz, jeszcze nam powiedz, czyżby cię skrzywdził jakiś zły człowiek? Moi kamraci mnie wyrzucili i na ostatek jeszcze pobili za to, że trochę serca ukazał i zgubionemu drogę pokazał. Cóżeż ty mówisz? A to nie cnoty, jakieś bandziory, kawał hołoty. Trzeba będzie zgłosić to do stolicy, już i minister za to policzy. Ale to potem, a teraz bracie, oto posiłek, częstuj się śmiało, musisz mieć siły. Musiał być głodny, ależ zażerał. I prawdę gadał, niech mnie chole. Poobijany żar strach cały, musi te dranie tak go skopały. Jutro do miasta z nim trzaić będzie, zgłosimy tę sprawę na komendzie. Dzięki wam, mili moi panowie, przyznam, że nieźle podjadłem sobie. Dobrzyście ludzie i być tu wolę, niźli w tym smętnym, piekielnym kole. A tak straszyły mnie diabły wredne, że tu na ziemi już szybko szczęsnę, że mi już tutaj nikt nie pomoże. Cóżeż ty pleciesz, mój dobry Boże, jakie szatany i jakie koło, puknij się młody ty może w czoło. Cichajże Maciek, wszak go obili, pewnie mu klepkę w głowie zruszyli. Ja również z tego rozumiem mało, musieli go zdzielić przez łeb pałą. No racja, od baran ze mnie. To ci go obili, no racja, pewnie. A ja tu jeszcze krzyczę na niego. Połóż się może do snu, kolego. Połóż się, połóż, bracie kochany. I śpij spokojnie, my tu czuwamy. Spanie mówicie? A co to znaczy? Nigdy nie spałem, chciałbym zobaczyć. Ja diabłem byłem, nie wiem, co znaczy. Jeszcze nie przeszło mi biedakowi. Sen mu potrzebny. Więc i my śpimy, nie ma co zwlekać. Wszak ciężki jutro dzionek nas czeka. Dobranoc. Spaliby sobie smacznie. Nie do rana, lecz noc nie mogła być tam przespana. Bo Bóg się zrodził. Betlejem, w żłobie, budzą pasterzy więc aniołowie. Stańcie pasterzem! Czas się wypełnił. Bóg na świat przyszedł, słowo swe spełnił. Co jest, usłyszą? Zbudźcie się śpiochy! Stawać pasterze! Nie róbcie wiochy! Co to? Kto to? Policja? Panowie, władza, nic my nie pili. Tego czarnego też my nie zbili. My go przyjęli i nakarmili. Policja? Czarny? Czyście zgubieli? Wszak my jesteśmy z nieba anieli. Wieś wam niesiemy. Bóg na świat wszedł. Mesjasz się zrodził, by dać wam życie. A tyć to prawda? O Bogu chwała! To cała ziemia tu go czekała. Hosanna, tyle żeśmy wzdychali. Wieki tęsknili, wypatrywali. Co mamy robić, o aniołowie? Jak uczcić Boga w ludzkiej osobie? My właśnie w środku nocy. My właśnie was budzimy i w środku nocy do was lecimy. Idźcie, uczcicie swym pokłonem. Tu pod Betlejem stajnia mu domem. Betlejem w żłobie zamknione niebo. Idźcie prędzej do króla swego. Pewnie, że pójdzie w tej to godzinie. Pokłon oddamy Bożej dziecinie. Dary też jemu serce oddam. Tylko, że Maćku, nic my nie mamy. Nieważne, dary. Serca mu dajcie. Kolędę jaką tu zaśpiewajcie. My już lecimy. Wy nie zwlekajcie. Ale cię prędzej razem ruszajcie. Dobrze, anieli, tak mi się stanie. Wstawaj, czarny, nie czas na spanie. Szkoda go budzić, lecz trzeba to zrobić. Nieco noc Pan Bóg rodzi się w głowie. Wstawaj, kolego, ruszać nam trzeba. Witać naszego Mesjasza z nieba. Nie śpi, nie śpię. Ja archaniołów widziałem i że śpię, tylko tak udawałem. Ja się ich trochę też przestraszyłem. Przecież mówiłem, ja diabłem byłem. Jeszcze nie przeszło mi biedakowi. Nie guzdraj, bracie, ino ruszamy.
Teraz się zacznie tutaj akt trzeci. Strzeżcie się starcy, bójcie się dzieci. Będzie w nim Herod ze śmiercią gadał. Diabły też będą, oj biada, biada. Co by tu zrobić? Czym by się zająć? Coś muszę zrobić tu nie w zlekarcy. Coś nudno jakoś w moim pałacu. Wiem, może się zajmę wyglądem swoim i operację plastyczną zrobię. To chyba nie jest konieczne. Przecież i tak wiecie, żyć będę. Taką uchwałę zaraz prowadzę, taki przywilej mający władzę. Potem z nią opiąc i się położę. Ciężko się żyje, królu, mój Boże. No siema, Hero. To ja już jestem, se pomyślałam, padnę ciut wcześniej. No kim ty jesteś? Jakżeś tu weszła? No wiesz co, stary, śmiesz przecież jestem. Co ty mnie czaisz? Przyszłam cię tutaj życia pozbawić. Straż! Przestań, że przestrzeć! Oszczędź hałasu. Hałaśne działa mi na psychikę. A w tej robocie bez niej rzeźnikiem. Nikt mnie nie kocha, nikt nie napisze, więc chociaż chyba mogę mieć ciszę. Nie mogę umrzeć tutaj, jak proste. Ja wiecznie żyć miałem. Masz, wiesz, nie liczę. No co ty, stary, po co mi tyle? Nie dbam o kasę, nie dbam o bilet. A to się rozmarzyłam. No, nie zagaduj mnie tu już więcej. Nie chcę ja złota, nie chcę pieniędzy. Patrz, i to już 9 bije. Pora ci, koleś, urnąć te szyję. Czekaj, czekaj. 9? No czuć mnie niemal za wcześnie. Która? To jakaś ściema. Nie, nie. Ja zegary mam znakomite. Są sterowane przez satelita. No to już nie wiem, o co tu chodzi. Moja klepsydra też podchodzi. A koleś, już wiem, nie zaczaiłam, że czas się zmienił. No przeoczyłam, roboty tyle, urwanie głowy. I zapomniałam, że czas zimowy. Więc stary, jeszcze godzinkę mamy. Wyluzuj, zapal, se pogadamy. Dzięki, nie pana. Powiedz, czemu umrzeć mi przyszło? Wiesz, ja to ci dokładnie nie powiem. Nie mogę, ale jest z nami Bóg, człowiek. On świata królem przyszedł na ziemię, tu, jako dziecko, tu, pod Betlejem. Przepraszam, moment. Halo? Robota? Co? Pomieszali? No ale numer, niezła zadyma. Jest też, że będę. Tak, mam godzinę. Dobra, kolego, muszę się zbierać. Potem tu wracam i szybciutko obuwkę skracam. Na razie, bywaj. Co zrobić teraz? Co zrobić teraz? Ten król to dziecko! Jasne. Nie wiem, co zrobić. Prosta jest rada. Po prostu dziecko zabić wypada. A kim ty jesteś? To jakiś czary, jakiś dziady? Jakżeście tu weszli? Tu jest porządny królewski pałac. Masz się z niego wynosić zaraz. Popatrz, no popatrz go! My chcemy pomóc, a ten tu chce nas wyrzucić z domu. Co trzeba zrobić? To przecież wiemy. Leć zaraz, nie chcę. Zaraz, zaraz. Czekaj, chcecie mi pomóc. A więc? Rozgorszy się w moim domu. Kogo mam zaszczyt gościć tym razem? Diabeł Boruta, diabeł Azazel. Dobra, posłuchaj, bo czas się nagli. Radę ci dobrą poradzą diabli. Kaz zabić tego króla małego. Sam będziesz rządził, gdy braknie jego. Ha! Pomysł przedni. Problem mamy. Jakże my te dziecko rozpoznamy? Śmierć mówiła, że pod Betlejem. Lecz które dziecko? Ja oszaleję! Jest na to sposób. Można go dostać. Gdy wszystkie dzieci zabić dasz rozkaz. To nierealne. Tego rozkazu nikt nie wykona, mówię od razu. Nas zapominasz, my pomóc chcemy. Tylko cyrograf mały spiszemy, że prawo do twojej duszy mamy. Podpisz wszystko, zaraz ruszamy. Zgoda. A wiedz, że idą już trzej królowie.
tamtemu oddać pochłon w tej dobie. Nie mogą wrócić oni do domu, bo wieść roznoszą, więc pokryją. Także urodzinę króla małego i wszystkich świadków, których rodzi szkolego. Zgoda. Za wszystko jedna cena, cyrogra. Okej, okay, zgoda. Dawaj o tego. To my lecimy. Ale on mówi, my sami przyjmijmy. Na nim się skupić. I tak Mesjasza przecież szukamy. A teraz jego przyjmamy. A więc kwestia rządów zapewniona. Bezpieczna to moja korona. Tylko trzeba jeszcze od śmierci uciec. Zaraz. Mówiła, że tutaj wróci. Lecz ja nie głupi mnie tu nie będzie. Niech się szuka pałacu wszędzie. Odleci szybko, zajęta ona. Ja będę żywy, ona żona. Dobra, uciekam tam, gdzie bezpiecznie. Ja mam z powrotem do żony wracać, poczeka trochę, nic się nie stanie. Tylko na dobre to wyjdzie dla niej. I ja także wracać nie myślę wcale. Patrzcie, znów gwiazda zaczęła świecić. Zaraz ujrzymy już Boże dziecię. Lecz cóż to, stajnia, jacyś pasterze, biedni rodzice. No, mówiąc szczerze, ja tu myślę, że ujrzę pałacę, że służba nie jest i zobaczę. Choć nie w pałacu, to dziecię Boże, więc już nie metkuj o Baltazarze. Choć jemu w darze pokłon, mirrę, kadzidło i złoto złożymy. Chciałeś aniołów? No, ten ma skrzydła. Lecz co się, bracie, on jakiś mały? Nie rób przykrości, zczerwieniał cały. Może nie jestem ja jeszcze duży, lecz Panu Bogu chcę wiernie służyć. O, i dla Maryi, i dla Józefa. Chcecie dać dary? Trzeba poczekać! Bo teraz pokłon dadzą pasterze. Każe nam czekać, no ja nie wierzę! Wszak już miłość jest prawo w świecie. My przed Bogiem wszyscy równi. Mesjaszu, Boże, my ludzie prości. Nie mamy krzywdy tutaj godni. Lecz przyjmij, Panie, od serca nasze i dary skromne. Od ser i kasze. Nic więcej w Boże my już nie mamy, lecz samych siebie Tobie składamy. Starczy, kochani, wystarczy serce. Jemu nie trzeba wcale nic więcej. Patrzcie, jak się tu do Was uśmiecha. Nie chciał mi zasnąć, wciąż na Was czekał. Stańcie jeszcze tu chwilę z nami. Jak znalazł bracia nasi, kochani? Kuba i Maciek, a skoro pytasz, to jest nasz nowy, ja skoro Kita. Kurczę! Albo mi się wydaje, albo ja tego gościa poznaję. Świetnie, lecz teraz spocznijcie sobie. Niechaj żyj pokłon dla tych królowie. Kacper, Baltazar, Melchior, nasz Boże, świat niczym Cię przyjąć nie może. Tego, co wszystko stworzył z niczego. Ogarnąć Ciebie nie może niebo.
a rzucać dary, obyczaj każe, lecz to dla ciebie jest jak błoto, lecz przyjem mirry, kadzidło i złoto. Mieliście bardzo synowi memu, liczy się przecież, chęć służyć jemu. Wierzę w cię wierni, zna wasze męstwo, da wam swe boskie błogosławieństwo. Wy także zostajcie po chwilę z nami, miło nam przecież być tu z królami. Wszyscy szczęśliwi? No dla mnie bomba. Ja pokłon Bogu też oddać pragnę, ale do tego wieści mam marne. Właśnie skosiłam złego Heroda. Myślę, nikomu nie jest go szkoda. Chciał zwiat i schował się gdzieś skrytesem, lecz namierzyłam go GPS-em. Lecz jeszcze tyle, że myśliła, że zło wam grozi. Potem zabiłam. Diabeł tym chłysłom zaprzedał duszę, więc pomyślałam, że ostrzec muszę. Idą tu diabły i chcą was zabić. Sorki, lecz muszę was tu zostawić. Bo w okolicy mam moc roboty, ale ostrzegam, będą kłopoty. Co? Diabły idą? Co my zrobimy? Przecież się sami nie obronimy. Aniołów więcej nam tu potrzeba. Wezwij ich, niechaj przybędą z nieba. Tak, już pędzę, już dzwonię właśnie. Gorącą miliona 112. Halo? Tu szopka. Diabły nam grożą. Przyślijcie zaraz eskadę Bożą. Będą tu zaraz, już wylecieli. Szybciej, no szybciej, bracia anieli! Lecz nim dolecą, bronić się trzeba. Będziemy bronić tu króla nieba. Królowie, wy z przodu stańcie. Pasterze, koło żłóbka zostańcie. Aniołku, staniesz tutaj na skrzydle. Łatwo nie przejdą bestie obrzydłe. Wszyscy będziemy tutaj bronić. Ech, i trzeba zginąć w obronie. Słyszysz, Azazel? Oni chcą śmierci! I bardzo dobrze, będziecie pierwsi! Może i biegle mieczem władacie, lecz naszej mocy rady nie dacie! A z pasterzami? Ja się uwinę. Ty zaś wychowczysz świętą rodzinę. Aniołku, chodź, chodź, nie wiem co robić. Weźcie wodę, lecz dzieciątka, niechaj go dotknie tu jego rączka. Woda się stanie święconą. Właśnie tego diabły boją się najbardziej. Nie! Zostaw ich! Precz diabelska przypłędo! Co? Chcesz oberwać? Stawaj ze mną! Popatrz, to mała pokraka z nieba! Zaraz inaczej tu będziesz śpiewał. Ja będę śpiewał. Pewnie, że będę! Lecz w piekielną wygnam przypłędę. Aaaa! Wrogu wpala się do! Woda święcona! Ha! Uciekać mi stąd! Diabelskie męstwo! Patrzcie! Uciekli! Hurra! Zwycięstwo! Hurra! Viva bohater! W górę, do niebo! Nie! To nie ja! To pomysł jego! Jesteśmy! Co jest? Co z nami tu grazi? Nic już w sumie, jeśli chodzi o wasze terfo, toście nieco spóźnieni, jak F-16. Chmury dziś nisko, wciąż zadzwoniały. Dobra, już dobra. Aniołek mały nas tu ratował. To pomysł jego! No, młody, dumny jest ciebie niebo. Tobie dzięki też. Hej! To diabeł! Chwytaj Rafał, damy mu radę! Zobacz, syskolił rogi i skrzydła. To jest dopiero bestia przebrzydła. Nie! Puśćcie go! To on mi pomógł, kiedy zgubiłem drogę do domu! To była prawda! Ja nie kłamałem! Wyście mówili, że coś myślałem. Z wodą święconą też pomysł jego! Puśćcie go zaraz! Chodź tu, kolego! Toćże szatan przecie! Ja już nie diabeł odkąd żyłem w świecie. Człowiekiem jestem. Mnie wyrzucili, skrzydła wyrwali, no i obili. Rogi też chcieli, Lucyfer kazał, za to, że jemu wtedy pomagał. Więc diabłem byłeś? To się zdarzyło? Myśmy myśleli, że ci odbiło. I my też byśmy przeprosić chcieli. Wybacz, żeśmy wszak nie wiedzieli. Dobrze już, dobrze. Chodź, chłopcze, do mnie. Jestem ci wdzięczna, szczerze, ogromnie. A za ten pomysł święconej wody nie postąpić swej nazionek. Halo? Rozumiem. Tak się stanie. Rozkaz przekaże Boże i Panie. Nasz ojciec nie ma tak ma wolę. W nagrodę stanie się jego aniołem. No ale super! Będziemy tu prawi! Ekstra! Wszystkim nasz ojciec też błogosławi. Kochajcie go, a on was zbawi. Byliście mężczyzn w drugiej godzinie. Więc łaska jego was nie ominie. Lecz rana wszyscy tego przeczają. Gdy mi nie groza, wówczas wracamy. Stać się tak musi. Trzeba kończyć z nami z powoli. Raz jeszcze jednak, raz zaśpiewajmy. Jego synowi pokłon oddajmy.
koniec naszych jasełek. Najwięcej na nich wygrał niebełek. Co się nawrócił, został aniołem i jest szczęśliwy, jak i wesołym. Więc morał taki niech nam zostanie. Trzeba się nawracać. Panowie, panie, bo choć nam czasem mylą się drogi, to miłosierny Pan nasz ubogi. Bajka tylko, lecz w życiu trzeba ze wszystkich sił swych chcieć wejść do nieba. Kiedyś wszyscy tak tam staniemy. A za uwagę dziś dziękujemy. Dziękujemy za wprowadzenie w nastrój Bożego Narodzenia i oczekujemy na historię grupy z Miłoradza.
Ludzkie prawa i cisza. Posłuchajcie tej historii, chociaż... Posłuchajcie tej historii, chociaż znają cały świat. Działo się to w Palestynie 2000 temu lat. Wcześniej ją zapowiadali słudzy Boży w księgach swych. Żydzi więc oczekiwali, by spełniły się ich sny. I przyszedł czas, kiedy w Betlejem stało się. Wstąpił na ziemię nieba Pan, zbawienie niosąc nam. I stało się. W Betlejem się narodził Król, więc spieszmy się, aby powitać Go. Niech jasno nam, czy dostanę to po roże? Co za nudziarz! O mój Boże!
i bracia, że ktoś to piesia złą. Lepo z łóżka powstać dąży, do szczęku nie biegło cieszy. Oj tam, święty grzesza już wymiera. Och, do diabła! Mamy wroga zbawiciela! Od ziemskiego szpiega biesa. Otrzymałam SMS-a. No, nio, aniołki! O czym takie dziwne gada? Tu jest dama, a przy damach mówi brzydko nie wypada. Ust! Do diabła! Tam w Betlejem, gdzie stajęce, ma narodzić się panience. Co Maryja się nazywa? Ktoś, kto grzechy wszystkie zmywa. Małym dzieciem się zrodziła, zmywa grzechy. Misja jego ma być wielka. Zbądźcie do ziemskiego śpiega. Niech potwierdzi ludzka rzeczy. Wszystkie dzieci ważne rzeczy. Tyle mówi diabeł łóżka. A ja pędzę już do łóżka. Muszę uciąć sobie drzemkę. Zaśpiewajcie. A świli Lucyferze, twojej władzy nikt nie powierzy. A ty znowu przyjdzie świt, nie kto inny, tylko ty będzie rządził światem tym. A kopy dwa, pełne smoły obydwa. Co tak długo nie odbiera? Może znowu kogoś śledzi? Lub w teatrze sobie siedzi? Halo, słucham! Co u szpiega? Jak się umają nasze sprawy? Pewne teraz mam obawy, nie jest wcale za wesoło. Pełno ludzi tutaj wkoło. Mówią, że ma się narodzić ktoś, kto piekło chce zaszkodzić. Ponad wszystkie ludzkie grzechy on odkupić może. O mój Boże! Nie ma co się pieklić i w panikę wpadać. Przecież takie dziecko nie potrafi władać. Jeśli nawet umie, to ja mam wspaniały planik awaryjny. O! Jaki plan masz, mój kochany? W piekle chyba nie jest jeszcze znany. Wie się, jesteś bystry jak w kociołku woda. Przecież mamy na usługach naszego Heroda. Herod nam oddany da początek nowej, okrutnej, aż miło, że zinie wniątek. Teraz kończę tę rozmowę, bo oszczędzam minuty darmowe. Musimy ratować święta i Jezuskę. Tej nocy anioł przyszedł do Józefa. Zbudź się, dzieciątko, co tak słodko śpi. Judea dziś to niebezpieczna strefa i policzone małych chłopców dni. Tam jest i Herod, ciągle drży w obawie, że chociaż władzę bierze jego dłoń i rzymski cesarz patrzy nań łaskawie. W obrączkach dzieci może kryć się broń. Uciekali, uciekali, uciekali na osiągu przez pustyni żar, pustyni żar. Jak najdalej, ukryć dziecię bezcenny ich skarb. Za niedaleką drogą. Proszę o nocleg. Pieniędzy nie mamy, lecz zrobię to, co trzeba. Bylebyśmy mieli dach na głowę i kawałek drzewa. Józefie, idźmy dalej. Może przyjmij do nas. W imię Boga, proszę, przyjmijcie nas na nocleg. Kto tam wodący jeszcze hałasuje? Idź ty, biedacy, nieś u nas pracuje. A i w brzuchu burczy. Maciek coś nie wraca, a miał przynieść jedzenie. Oj, dostanie mu się, dostanie. A dyćku, bo spokojnie. Pewnie gdzieś przystanął lub przy płocie jakimś zasnął. Wiesz, co z niego zaśpiewa. Zamiast się martwić, zaśpiewajmy naszą piosenkę. My jesteśmy pasterzami, nie podnosi się nad nami. Popatrz, o popatrz. Przy ognisku się grzejemy, w stadowie spilnujemy.
popatrz, o popatrz. I choć ciemno jest wokoło, w przonisku jest wesoło, popatrz, o popatrz. Często i czasem ratujemy, z dobrych żartów się śmiejemy, popatrz, o popatrz. Pasterz nigdy nie ma ludzi, zawsze dobry jest dla ludzi, popatrz, o popatrz. Nie ucieka też ze strachem, gdy mu niebo w mocy dachem, popatrz, o popatrz. Być w zaszczycie, jakby się paliło! Ludzi chcecie pobudzić, czy owce przyprawić o żywot? A ty, śpiący królewiciu, to gdzie po nocy łazisz? Jaśnie pan z ciebie, że lektykę trzeba posłać? Gdzie masz jedzenie? Miałem ci miał, ale szedłem i... I zjadłem! Jak może być takim żerłokiem? Bądź, Kuba, spokojnie i daj mu powiedzieć. Widzisz, jak się Maciek speszył. No dobra, mów, ale słowami się nie daje. Siadajcie, to coś wam opowiem. Otóż szedłem do was, ja sam sep i sep, spotkałem parę utrudzonych wędrowców. Pewnie na spis przybyli. Tak, ale byli już poza miastem. Noclegu szukali, ale nie znaleźli. Chcieli spać na polu? No dobra, ale co z tym jedzeniem? Byli głodni, więc im dałem! Ktoś ty taki? Obcym dajesz, o swoich zapominasz? A tam, idę spać, do rana jakoś wytrzymam. Dyć szkoda mi ich było, a niewiasta piękna i młoda. Chyba niebawem zostanie matką. No i gdzie poszli spać? Mogłeś ich przyprowadzić tutaj, byłoby im raźniej. Poszli do szopy za miastem. Pusto tam było, ściana mają dużo. Na pewno się wyśpią. Dobrze zrobiłeś. Teraz popilnuj stada, ja pójdę spać. Mijały minuty. Maciek cierpliwie stróżował, gdy wokół wszyscy spali. I wtedy w małej szopce zdarzył się cud. Narodził się Boży Syn. Niebo zajaśniało światłem, a ciszy przeszył niebiański chór aniołów. Rany! Koniec świata! Niebo się wali! Chłopaki! Zdawajcie! Co ty, Maciek? Dopiero on zasnął. O, już dzień? O rany, świat płonie! Bartek, wstawaj! Czy ktoś świat podpalił? Wiem, mój dziadek mądry był i mówił, że tą noc w starych księgach opisano. Mówił, że ma się w niej narodzić cud niezwykły. I wydarzył, spójrzcie, ratunku, straszy. Nie bójcie się, dobrzy ludzie, przynosimy wam dobrą nowinę, głoszoną już od wieku. Mesjasz się narodził. Ubogi stajemy. Chodźmy do niego, zanieśmy mu nasze dary. Cudu narodzin doświadczamy co roku, w ten szczególny czas. Muszę pańskie przybycie spisać w protokole. Jesteśmy aniołami,
mieszkamy sobie w niebie. Przyszliśmy zaprosić do stajenki ciebie. Nowinę głosimy, że Mesjasz się zrodził i przychodzi triumfalnie. W ubogiej stajence zrodził się na sianie i na wieki wieku królem nam zostanie. Królem? Waszego świata, już mówiliśmy przecież. Król, stajenko, stajenka, siano. Co ty, Aniu, pleciesz? Co ja mam napisać w tych wszystkich rubrykach? Co ja mam powiedzieć szefowi? Nic nie pisz. Nic nie pisać? Pójdźmy do stajenki. Kochani, obwieścić wam dążę, że dziś się narodził Pan, niebieski książę. Ktoś się gdzieś narodził i zaraz taki szum. Dzieci wciąż się rodzą, stąd są przedszkolaki. Choć Bóg jego tronem będzie rządził światem. Skoro będzie rządził, zbawi nas od grzechu. My go za to odznaczymy orderem uśmiechu. Pójdźcie więc za mną do żółwka dzieciny. Czy wśród ludzi na tej sali mamy jakąś władzę? Do stajenki betlejeńskiej serdecznie zapraszamy. Będzie mi przyjemnie, obiecuję, oficjalnie w Betlejem wystąpię. Radnych i sołtysów skrzyknę, darów nie poskąpię. Oka nawet nie zmrużyłem w szpitalu tej nocy, aż tu nagle wchodzi anioł i szuka pomocy. Mówię, co tam, takie sprawy załatwią od razu. Włączam Erkę i gnam do stajenki. Zapraszamy do Betlejem ludzi wszelkich stanów i całkiem ubogich i zamożnych panów. Prosimy murarzy, piekarzy, malarzy, artystów, górników, hutników i tych, co na straży. Jestem, bo dzieciątkiem duet tworzyć muszę. Tymczasem przynoszę dla małej dzieciny wszystkie witaminy, aby nam dzieciątko zdrowie dorastało. Tej nocy przyjąłem ludźmi zgłoszenie. Ktoś chciałby ochraniał Boże Narodzenie. Przyznam, że w pierwszej chwili całkiem zbaraniałem. Takiego zgłoszenia nigdy nie miałem. Może spoczyć święty kudasy ciebie przyjąć, bo jest on w takim sprzęcie, tak jak ja cię wystrzegam. Kogo ja widzę, pan wójt we własnej osobie. Przyszłam do żółwka pokłon oddać tobie. Zimno, dziecko. Zimno? Masz marejorację. Trzeba przeprowadzić tu gazyfikację. Widok wasz szalenie me serce raduje. Za przybycie wszystkim serdecznie dziękuję. Mnie szczególnie cieszy naprawa stajenki i ogromna radość na świętej panienki. Cieszy fakt, że serca ludzkie wciąż gorące, choć minęło już lat 2000. Wesołych świąt, bez zmartwień, z barszczem, z rybami, z karkiem. I z gościem, co niesie szczęście, przecież nam czeka miejsce. Wesołych świąt, a w święta niech snuje się kolęda i gałązki świerkowe niech pachną wam na zdrowie. Wesołych świąt, a z gwiazdką, pod świeczek łuną jasną, życzę sobie najwięcej zwykłego ludzkiego szczęścia. Wesołych świąt! Nie żywy kość.
prezentujące przedstawienie pod tytułem Historia Zbawienia. Zapraszam. O, ja będę w kamerze. Thank you.
o Jezusie, Mesjaszu, Synu Bożym.
król wasz! A oni krzyczeli: precz, precz, ukrzyżuj go! Więc wydał go im, aby go ukrzyżowano. Zabrali zatem Jezusa, a on sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam go ukrzyżowano.
wierzysz, że Bóg zrodził się w betlejemskim żłobie, lecz biada ci, jeżeli nie zrodził się w tobie. Pani Magdalenie Szkowskiej za wspaniałe przedstawienie.
za udział i organizację. Nie tylko dlatego, ale i wszystkich 10 międzygminnych mocodarowych przeglądów teatralnych. Świąteczne życzenia składamy wszystkim, którzy chcieli brać udział w naszym przeglądzie, którzy przez te 10 lat przygotowywali dzieci, przygotowali przedstawienia. I dziękujemy oczywiście przedstawicielom władzy, którzy hojnie nas obdarowują każdego roku. Mam nadzieję, że w następnym roku nasze grono jeszcze się powiększy, więcej szkół będą chciały brać udział w przeglądzie i za rok spotkamy się znowu. Do zobaczenia. Dziękujemy. Regionalna 24.pl TV Malbork, TV Sztum, TV Nowy Dwór. To my tu kręcimy.